Pamiętacie króla Saula, zanim został królem? Kiedy Saul spotkał się z prorokiem po raz pierwszy? Kiedy? Czy on szukał proroka? Czy wyszedł z domu, myśląc, gdzie jest prorok, znajdę proroka? Myślę, że nie. Nawet jestem pewny. No może oślic, to nie osiołki. Przepraszam, wszystkie żeńskie. Saul wyszedł z domu przekonany, że należy do, że w zasadzie to nie jest z kimś znacznym. Należył do najmniejszego plemienia i do najuboższej rodziny w tym plemieniu. I miał o sobie marne pojęcie, chociaż miał wygląd, postawę i chociaż miał serce, to jednak o sobie źle myślał. Myśleliście kiedyś źle o sobie? Tak? Wychodzi z domu i mówisz, tu mi się nie udało, i tu mi się nie udało, tu mam podgórkę, i tam mam podgórkę. Ten mnie nie lubi, tamten mnie nie lubi, ja sam siebie nie lubię. Tak? Ojciec mnie wysłał oślic szukać, mógłby mi coś lepszego dać, sługę powinien wysłać, tak? A nie mnie. Taki... I mógł iść i narzekać. Miał zadanie, proste zadanie, idź i znajdź oślice, które uciekły. I nawet z tego zadania nie umiał się wywiązać. Chybiliście celu? Proste zadanie. Poszedł tu, poszedł tam, nie ma. Jeden dzień, drugi dzień, nie ma. I wreszcie mówi do sługi, wiesz co, musimy wracać do domu, bo ojciec mówi, że ten syn już taki głupi, że się chyba zgubił. Ale sługa mówi, nawet nie Saul, sługa mówi, tu niedaleko mieszka prorok. Tak trafiliśmy, szukając tych oślic, że tu niedaleko chyba mieszka prorok. No ale jak pójdziemy do niego, nic nie mamy dla tego proroka, tak? Nie wypada iść tak z pustymi rękami. Ja mam. Chociaż jestem twoim sługą, ja mam. Ja zapłacę. Niedużo to jest, ale chodźmy. Bo chcę wam powiedzieć, dzisiaj będę troszeczkę czym innym mówił, ale tak mam zacząć od tego, będziemy zaraz czytać tekst, że Bóg wtedy dał właściwą odpowiedź Saulowi. Oślice się już znalazły, czyli sprawa, z którą przychodzisz, już jest niejako u Boga postanowiona, ale Bóg chciał się spotkać z Saulem, bo miał dla niego wyzwanie. Wejdziesz w namaszczenie. I Saul tak patrzy, mówi, ja? Przecież co ja znaczę? Nie udało mi się nawet to, co teraz miałem zlecone. Co ja znaczę? A prorok mówi, będziesz królem. Przyjmij to. Żebyś uwierzył, to takie rzeczy się wydarzą. I mówi mu o znakach. I ostatni znak to był taki, że kiedy wszedł między proroków, zaczął prorokować, ogarnął go duch pański. Czy to przełamało serce Saula? Nie do końca. Bo kiedy później rzucano losy, Saul uciekł do taborów. Nie przyjął, nie chciał przyjąć namaszczenia. Jego postawa spowodowała, że ludzie go też nie uznali jako króla, chociaż został wybrany. I co zrobił po wyjściu z tej kongregacji, gdzie wybierano króla, gdzie okrzyknięto go królem, gdzie go pobłogosławiono i wylano olej? Poszedł na pole do pracy, do zwykłej pracy. Zajął się znowu swoimi sprawami. Czy Bóg się na niego gniewał? Nie myślę. Bóg zna nasze słabości. Bóg zna nasze ułomności. Więc kiedy przyszła wieść, kiedy wracał z pola, Gibea jest w potrzebie. Wróg najechał. Duch Pański przypadł na niego. Powiedział, idziemy ratować. I od tej pory Duch Pański był na Saulu. Dlatego, że potrzeba wygenerowała w nim posłuszeństwo. Przyjeżdżacie tutaj, niektórzy przyjeżdżają już na którąś edycję tutaj do tego miejsca.
I niektórzy się zastanawiają, w zasadzie przyjeżdżamy, bo albo chcemy usłyszeć słowo prorocze, albo po raz któryś być uwolnionymi, tak? Czy nie? Tak myślę. Niektórzy raz byli uwolnionymi, coś załapali, znowu idą i znowu... A niektórzy po poradę duszpasterską już któryś raz idą i wydaje się, przecież to głupiego robota. Po co? A może to jest po to, żeby w końcu przyjść i usłyszeć. Ja myślę, że dzisiaj Bóg chce do ciebie coś powiedzieć. Nie wrócisz do domu taki sam. To jest rewelacja. Nie wrócisz taki sam. Niezależnie, ile masz za uszami, niezależnie, jakie masz problemy w życiu, oślice się znalazły. Olej jest przygotowany. Tylko trzeba uwierzyć. A nawet jak dzisiaj nie uwierzysz, to wiedz, że coś się i tak przełamało, bo kiedy pojedziesz, nagle coś się stanie. I będziesz mógł wziąć, czy będziesz mogła wziąć błogosławieństwo i wejść w namaszczenie. Bo Bóg chce namaszczonych ludzi. On wysyła to namaszczenie do nas. Tylko nasze sprawy gdzieś to minimalizują, osłabiają, powodują, że nie do końca stajemy w gotowości, żeby odpowiedzieć. A może jestem z najmniejszego plemienia, a może jestem z najmłodszego rodu, a może mam już tyle problemów, już na mnie nikt patrzeć nie chce. Ktoś mi kiedyś powiedział, już tak narozrabiałem, że chyba już nawet Bóg na mnie patrzeć nie chce, tak? Ale pomyłka. Pamiętam, mówiłem wtedy, to dopiero początek błogosławieństwa. Mało kiedy byłem tak duchowo poruszony. Mój znajomy mi powiedział, to jest odpowiedzialność tak prorokować do ludzi. Pewnie, że jest odpowiedzialność. Ale jeżeli słyszysz Boga, który chce błogosławić, który mówi, to jest ten właściwy człowiek, to co, ze względu na okoliczności czy na historię, która idzie za człowiekiem, masz powiedzieć ci nie, będę zachowawczy? Już dosyć mamy zachowawczych ludzi w Kościele, tak? Przychodzi czas, żeby ludzie się odważyli i żeby poszli dalej i żebyśmy głosili słowo takie, abyśmy i my się zmieniali, tak? Chcemy zmieniać ludzi, chcemy wpływać na grzeszników, chcemy im powiedzieć o Bożej łasce, ale wiecie, to my musimy być przemienieni. To my musimy uwierzyć bardziej. Więc jedno wiąże się z drugim. Im więcej służysz, tym bardziej rośniesz. Tym bardziej się rozwijasz. Im bardziej się rozwijasz, tym bardziej jesteś użyteczny. I zaczyna się kółko już nie błędne, tylko właściwe. Bo to napędza rozwój, tak? Przeczytajmy więc z listu pierwszego do Koryntian. Cały rozdział będziemy czytać. Drugi rozdział. Jest napisane, również ja. Gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości głosząc na świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, w lęku i w wielkiej trwodze, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, lecz głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz Ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, jak tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie Ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy
rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi, bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczyć? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Zaczniemy więc troszeczkę inaczej. Żeby dotarło do nas, nie moje zwiastowanie, bo to nie musi być jakieś, nie wiadomo jakie zwiastowanie, tak? Chodzi o to, żeby słowo, które czytamy, słowo, które zwiastujemy, żeby ono dotarło i żeby przemieniło, żeby wykonało pracę. Żeby to nie było tak, że jak ktoś was zapyta później, o czym było, to tak myślenie, szukanie w notatkach, tak? Coś musi w was zostać. Nawet jeżeli nie będziecie umieli tego sprecyzować werbalnie, to jednak będziecie umieli to zastosować, tak? Jaka jest przeszkoda? Jest tu powiedziane, że człowiek zmysłowy pewnych rzeczy nie przyjmuje. Co to jest człowiek zmysłowy? No możemy różne teorie rozsądzać, ale myślę, że jeżeli ciągle cię zajmują twoje myśli, twoje problemy i twoje troski i tylko kierowujesz się na to, żeby usłyszeć odpowiedź na swoje problemy, oczywiście tacy mamy też być, po to przyjechaliśmy między innymi tutaj, tak? Ale chcemy słyszeć Boga także w innych kierunkach, nie tylko w swoim prywatnym zakresie. Więc chciałbym się pomodlić o to, żeby ta zmysłowość, duch zmysłowości, ta cielesność została ograniczona, związana, żeby nic nie blokowało naszego umysłu, nic nie blokowało naszego serca, żeśmy mogli słyszeć. Tak teraz, jak i do końca konferencji, tak? Żeby nie były ludzkie wypowiedzi, a co, jak osąd jeszcze nie usłyszał, już osądził. Nie, żebyśmy słuchali, co Duch mówi do Kościoła, tak? Co Duch mówi do Kościoła. Będę się modlił. Łaskawy Panie, dałeś nam ten czas. Ja dziękuję Ci za to, że to jest efektywny czas. Ja modlę się o to, żeby przyszła wolność duchowa w tym miejscu. I modlę się, Panie, żeby rozwiązane były umysły i rozwiązane były serca, żebyśmy w wolności przyjmowali duchowy przekaz. Wszelką zmysłowość i wszelką cielesność oddalamy dzisiaj i mówimy, niech przyjdzie to, co duchowe. Chcemy być ludźmi ducha, którzy przyjmują rzeczy prosto od Ciebie i gromadzą je w sobie, akumulują je w sobie. Panie, chcemy być ludźmi Twojego Królestwa, ludźmi pełnymi Twojego poznania, pełnymi Twojej mocy w imieniu Jezusa. Amen. Drodzy, apostoł Paweł mówi, przyszedłem do was, bracia. No jak on przyszedł do nich? Wykształcony. Był wykształcony czy nie? Był wykształcony. To bardzo. Dobrze się uczył. Znał kilka języków. Miał obywatelstwo rzymskie. Był to ktoś. Ale mówi, przyszedłem do was w słabości. Przyszedłem do was w lęku. Czy dam sobie radę? Czy na pewno jest okej? Przyszedłem osądzając sam siebie. Przyszedłem w pewnej niemożności nawet. Ale nie przyszedłem do was z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem, sparafrazuję, że będę przekazywał tylko, co Duch mówi do mnie. Ja już się swojej mądrości wstydziłem nieraz. Dlatego chcę słuchać, co Duch do mnie mówi. Ale Duch czasami mówi dziwne rzeczy. Trudno w nie uwierzyć. Tyle razy prosiliśmy, tyle razy wierzyliśmy i jesteśmy zranieni. Czy nie jesteście? Czy tylko ja jestem zraniony? Jestem też zraniony. Myślicie, że mi się wszystko udało w życiu? Wczoraj głosiłem w Nysie słowo i powiedziałem, kiedy byłem tacy jak wy do młodych ludzi, byłem pasjonatą Chrystusa. Chciałem iść i szedłem. Chodziliśmy po mieście, organizowaliśmy spotkania, modlitwy nocne. Po prostu myśleliśmy, że cały świat przewrócimy do góry nogami. Ale przyszły pewne zahamowania. I przyszły zranienia. I sobie dzisiaj, jak już mam z tym starym człowiekiem, patrzę do tyłu i mówię, Boże, gdyby
nie te przeszkody. Gdyby może więcej determinacji jeszcze w nas, bylibyśmy dzisiaj, Polska by była zupełnie innym miejscu. W zupełnie innym miejscu. A tak w zupełnie innym miejscu jesteśmy. I powiedziałem, nie straćcie swojej szansy. Nie straćcie swojej szansy. Się wczoraj usługiwałem na temat Noego. Zadam wam pytanie. Jak Noe się dowiedział, że woda opadła? No kogo wysłał? A widzicie, wysłał gołębia, ale to nie do końca prawda. Kogo pierwszego wysłał? Kruka wysłał. A kruk jest chyba czarny. Tak? Jest nawet taki utwór, rozdziobią nas kruki i wrony, tak? Więc wiecie, kogo on wysłał? Kruka wysłał. Kruki były dwa, ale gołębi było ile? Siedem, bo to czyste ptaki. Zwierząt czystych było po siedem. Ale zwierząt nieczystych było po dwa. Tylko para. Więc najpierw wyleciało to czarne. Po to, żeby później wyleciało to, co czyste, ale z wielokrotnionej ilości. Siedem. Rewelacja, nie? Jak to czytałem, powiedziałem, Boże, tyle razy to czytałem, tego nie widziałem. Po prostu jakoś mnie to nie dotknęło. Czyli wyszło to, co trzymało przebudzenie. Wyszło, poleciało sobie. I dlatego, kiedy Noe wyszedł z arki, zbudował ołtarz, zgromadził rodzinę dookoła ołtarza i zaczęli Boga uwielbiać, składając mu ofiarę. I wiecie, co Bóg odpowiedział? Bóg spojrzał na to, jest napisane, i powiedział, już nigdy nie przeklnę ziemi, bo miła woń tego, co się tam dzieje, do mnie dotarła. Gdyby Noe tego nie zrobił, nie wiem, co by to było, ale Noe wiedział, co trzeba zrobić. Rozumiecie? Dlatego Paweł powiedział, ja już swoje odłożyłem. Ja chcę tylko to, co Boże. Ja chcę pojechać do domu i nie powiedzieć, że jestem taki słaby i nic nie umiem, tak? Skończyłem tylko podstawówkę. Babcia mojej żony nawet pisać nie umiała. Ale jak się modliła o ludzi, to byli uzdrawiani. Albo miała taką pamięć, ponieważ nie umiała czytać ani pisać, że jak słuchała kaznodziejów, to potrafiła nie to, co mówili, ale to, co cytowali z Biblii, powtórzyć na pamięć. I ona mi całe fragmenty cytowała z pamięci. Ja mówię, babciu, że się nigdy nie uczyłaś, ty nie umiesz czytać. Ona mówi, synu, ale tak cenię sobie słowo, że ja słucham uważnie i zapamiętuję. Rozumiecie? I ona nigdy nie miała z tym problemu. Ona rozmawiała i z księdzem, i z kimkolwiek i mówiła, kiedy ksiądz jej kiedyś powiedział, słuchaj, przecież ty nawet czytać nie umiesz. Jak ty mi możesz głosić Ewangelię? Ona na niego powiedziała, popatrzyła i powiedziała mu rzeczy proroczo, że on głowę schylił i powiedział, Barbara, niech tylko ktoś coś ci powie, przyjdź do mnie. Rozumiecie? Ona wiedziała, kim jest. Jak ze wschodu wracała, czy wyjeżdżała, bo ze swoich stron tam wracała, czy wyjeżdżała tu jako repatriant do Polski, to chociaż nie była kaznodzieją, nie umiała czytać, wzięła 5 Biblii i 7 śpiewników. Kaznodzieje nie wzięli żadnej Biblii, uciekali ratując życie, bo Ukraińcy mordowali Polaków. A ona powiedziała, Bóg zatroszczy się o moje dzieci, daj im jeść. Ale kiedy skończy się wojna, ludzie będą musieli czytać Biblię i będą musieli prowadzić nabożeństwo, musieli mieć śpiewnik. Wzięła 5 Biblii i 7 śpiewników. Rozumiecie? To jest niesamowite. Ale gdyby o sobie myślała, nikim jestem, taka niepiśmienna, niegramotna, tak? To by nie powstał pierwszy zbór, którego pastorem został jej mąż. Drodzy, Bóg jest dobry. Ma dla was łaskę. Ale poprzeczka idzie do góry. To nie jest tylko tak, że przyjeżdżamy i halleluja, jeden drugiego poklepie po ramieniu i pojedziemy do domu, mówimy, fajnie było, tak? Będziemy błogosławić Jurka, żeby zorganizował jeszcze jesienne doładowanie chyba, tak? Będzie dobrze. Wszystko jest dobrze, tylko to chyba jest taki już czas, że my musimy też głosić inaczej. Co mamy głosić? Co mamy głosić? Opowiem wam historię mojej żony.
niedawno zachorowała. Gdzie my mamy już po 60. Proszę? Powiem. Nie posłucham ciebie. Wystarczy, że żony słucham swojej. Zachorowała i źle się czuła. Czyli zaczęły ją boleć biodra. To jest chyba jakaś pokoleniowa sprawa. Łamiemy to. Czy łamaliśmy i nie było sukcesu. I ją tak złapało, że ona pracuje, że nie mogła chodzić. Ale modliliśmy się i Bóg mi dał wizję, że Bóg ją uzdrawia. Ja jej to przekazałem publicznie. I ona mówi, ja w to wierzę. To do mnie dociera. To nie tylko, że ty mi to przekazałeś, ja to wierzę, tak? No ale nie mogła chodzić. Wiecie, jak chodziła? Po meblach. Po schodach musiała się na rękach wciągać. Na trzecim piętrze mieszkamy. Po prostu jak kaleka. W pracy jej ludzie mówili, niech pani idzie do lekarza. Ona mówiła, Bóg mnie leczy. Modliliśmy się, mam słowo, tak? Miesiąc czasu tak chodziła. To chyba nie mało. I ja już do niej mówiłem, Halinka, ja cię bardzo kocham. Ja wierzę Bogu, idź do lekarza. Ja ci przekazałem słowo. Ja nie wiem, co się dzieje, idź do lekarza. Ona powiedziała, nie będziesz łamał mojej wiary. Ja w to uwierzyłam i zobaczysz. I słuchajcie, przyszedł taki czas, jeden moment, że została uzdrowiona w ataku. Był atak, modliła się 2 godziny, proklamowała i zwyciężyła. A później, kiedy modliła się o ludzi, ludzie byli dotykani, zmieniani i powiedziała, od kiedy się nawróciłam, od kiedy żyję, nigdy takiego namaszczenia nade mną nie było. Nigdy. Mówi, warto było miesiąc czasu się męczyć, bo weszłam w taki poziom i w taką wiarę, że teraz mogę się modlić o ludzi. I to tak naturalne jest, tak? Wiecie, o czym tu jest powiedziane? My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy tedy, co głosimy? Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Czyli jak pojechaliście do Palm Tree, jeszcze nie wiem, jakie tam w Stanach Zjednoczonych miejsca przebudzenia, to tamtego też jeszcze nie było. Tak? Nie widziało oko, nie słyszało ucho i nawet na myśl ludzką i do serca nie przyszło. I nagle Bóg ci daje słowo. I mówisz, to jakaś głupota. Idź precz, szatanie, ode mnie. Tak? Wielu ludzi tak reaguje. To się nie zgadza, to nie jest do końca teologiczne. Idź precz, szatanie, ode mnie. Kiedyś rozmawiałem z naszym biskupem, Markiem Kamińskim, i on mówi do mnie, Ryszard, jak cię oskarżają, nie broń się. Kiedy zaczęło się Toronto Blessing, w Koszalinie chyba się zaczęło, tak? I myśmy wołali ludzi, przyjedźcie, zobaczcie. I byli, i widzieli, i tak swoje myśleli, i swoje mówili. Bo jeżeli ktoś nie chce uwierzyć, to byś mu tłumaczył, łopatą do głowy wkładał, nie uwierzy. Uwikłasz się tylko w gadanie i w konflikty, i po co ci to? Rób, co ci Bóg każe. Stój wiernie przed Bogiem. Nie bądź niepotrzebnie kontrowersyjny, ale rób Bożą wolę. I wtedy będzie dobrze. I zacząłem tak robić. Wiecie? Jest tu powiedziane, że przychodzi taki czas, że niezależnie od tego, jak się czujesz, niezależnie, co o sobie myślisz, że Bóg chce cię użyć. Bóg chce cię użyć. I teraz, kiedy posłuchasz, trudne zadanie, spełni się, nie spełni się, tak? Zadzwonił do mnie taki człowiek z Niemiec, zastępca prezbitera nadrzędnego i mówi, Ryszard, prorokowałeś do mojej żony, że będzie matką dla muzułmanów. I ona się śmiała, powiedziała, ale walnął. Po prostu ani muzułmanów nie lubię, ani nie znam ich teologii. Jak im głosić Ewangelię? Ja w ogóle jestem taka, wiecie, pokorna kobieta, nie głoszę, tylko gdzieś tam koło męża.
I powiedział, 2 lata temu głosiłeś, a dzisiaj muzułmanie nazywają ją mamą. Nawracają się. Ona im głosi słowo. Ona im usługuje. I ona mówi, to jakbym całe życie to robiła. Nagle do mnie to przyszło. Nie myślałam, że to będę robić. Powiedziała, mężu, zadzwoń do niego i powiedz mu. Niech będzie odważny. Niech mówi ludziom. Bo nawet rzeczy, które się wydają głupie, się spełniają. Bóg taki jest. Więc drodzy, przyszedł czas, żebyście wstali i zaczęli głosić to, czego oko nie widziało. Tak? To, czego oko nie widziało. Ja pamiętam, jak kiedyś napominano Benny Hina i w Kościele Zielonoświątkowym jeszcze była taka akcja przeciwko Benowi Hinowi, o ratunku. Ponieważ powiedział, że Jezus będzie się pokazywał w ciele. Ale moja babcia już mi to mówiła, że ona spotkała się z Jezusem w ciele. Że Jezus przyszedł uzdrowić, ona go objęła i czuła ciało. I kiedy powiedziała, nie puszczę cię, to on powiedział do niej, to nie czas, nie pora, jeszcze nie rozumiesz, ręce jej opadły. I nie mogła nic zrobić. I on się odwrócił i wyszedł. Pobłogosławił ją, była uzdrowiona. Powiedziała, synu, to nie była wizja. On przyszedł do mnie realnie. I przychodził do niej kilka razy realnie. I ona powiedziała, i wielu ludzi doświadczało tego w tym pierwszym przebudzeniu tam na wschodzie, że Jezus przychodził w ciele. Ale możemy mówić, to nieprawda. Dla mnie nawet wizja jest okej. Żeby tylko efekty były, tak? Ale on czyni dziwne rzeczy. Łamie wszelkie stereotypy. Przełamuje wszystkie nasze bariery, bo my musimy mu do końca uwierzyć. Bo ja chcę chodzić po wodzie. Chcecie? Jeżeli będziesz patrzeć na fale i na prawa fizyki, nie pójdziesz po wodzie. Masz chodzić po wodzie, tak? Miałem niedawno taką wizję, czy sen bardziej, że stanąłem na takim szybowcu, dziwny szybowiec, zupełnie niepodobny do szybowca i powiedziałem, ale jak to ma latać? I mówię do znajomego, weź mi, zaczep ten szybowiec do haka, do samochodu i ciągnij. I wtedy szybowiec nabierze pędu i ja polecę. A on tak na mnie popatrzył i mówi, ja to człowiek w autorytecie, i mówi do mnie tak, słuchaj, Ryszard, ja myślę, że ty już jesteś na tyle dojrzały, że po prostu staniesz w tym szybowcu i uwierzysz i polecisz. Mówię, ciekawe. Ale jak on mi tak mówi, to ja to zrobię. Stanąłem i poleciałem. I byłem w szoku, bo leciałem coraz wyżej i nie było żadnych barier. Żadnych barier. Kiedy się obudziłem, powiedziałem do mojej żony, kochanie, przychodzi do Polski coś dziwnego. Jak ja już latam, to znaczy, że każdy już to może robić. Bóg taki jest, czego oko nie widziało, czego nawet ucho nie słyszało. My zawsze mamy taką chęć porównywania się, cofania się. A czy to już było kiedyś? Wiecie, że ja się modliłem do Boga, kiedyś ja mam dobrą pamięć, nawet jak prorokowałem do 50 ludzi, to potrafiłem powiedzieć dokładnie, co do kogo prorokowałem. Nawet po 3 tygodniu czasu. No ale to mi przeszkadzało, bo po pierwsze obciążałem swój RAM, tak? To się nazywa RAM? Ale też kiedy miałem komuś drugi raz prorokować albo radzić, to pamiętałem słowo prorocze i mi to zafałszowywało. Miałem problem. Powiedziałem, Boże, zabierz mi pamięć. Nie chcę wracać do tyłu. Chcę wierzyć na ten czas, że dasz mi właściwe słowo do człowieka. Właściwe słowo. I Bóg mi zabrał pamięć. Ja dzisiaj nie pamiętam nazwisk, imion. Nie pamiętam, co do kogo prorokowałem. Niektórych pamiętam. Tak. Ale rzeczy nie pamiętam. I to mi już nie przeszkadza. Czego oko nie słyszało, nie widziało, ani ucho nie słyszało. Wiecie dlaczego? Żeby nie było porównywania. Żeby nie wybijało cię to z miejsca wiary. Żeby nie było, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz. Kiedy Bóg ci mówi, idź, to idziesz. Nie mów, jestem młody, niedojrzały, tak? Jak jeden prorok mówi, panie, ja bym poszedł, ale jestem za młody. Nie mów tak. Bo Bóg przygotował te rzeczy, których jeszcze nie widzieliśmy. Ja nie wiem, co się w Polsce będzie działo, ale Bóg przygotowuje ludzi. Popatrzcie,
Różne grupy ludzi w różnych kierunkach idą, ale tak naprawdę chodzi zawsze o Królestwo Boże, tak? I może one, czasami się kłócimy, spieramy, czy to jest tu, czy tam, tak? Tak naprawdę chodzi o Królestwo Boże. I to dzisiaj będzie wyakcentowane. Więc będziecie mieli odpowiedzi. I Bóg mi powiedział, kiedy modliłem się o was i tak chodziłem, tam nawet na marszu szedłem i śpiewałem i modliłem się, starałem się szukać Bożego oblicza. Jak jechałem tutaj 4 godziny rano, od 5 rano dzisiaj jechałem. Tak? Modliłem się, mówię, Boże, bądź ze mną, tak, bądź z nami tam. Bóg mi powiedział, odpowiedziałem na ich modlitwę. Odpowiedziałem na ich modlitwę. A teraz wyleję na nich olej namaszczenia. Nie wszyscy to przyjmą, ale mogą to wziąć. Możecie to wziąć. Nie bądźcie małostkowi. Jeżeli człowiek myśli szerzej i więcej, dochodzi dalej. A jeżeli myślisz tylko o małych rzeczach, to grzech drepczesz w miejscu. Stajesz się człowiekiem, który nie może się przebić. Wiecie, do takich ludzi kiedyś prorokowałem, mówiłem do nich, przychodzi rok umorzenia długów. Tak? Ja nie znam się na żydowskich świętach, jakoś nie wszedłem w to, ale dzisiaj teraz mamy jeszcze 50. rok, tak? On się zaczął w zeszłym roku, naszym roku, w zeszłym, tak? I oni mi zadzwonili i powiedzieli, wiesz co? Zaczął się 50. rok i ZUS darował nam 200 tysięcy składek. Mówię, po prostu ZUS nie daruje. To Urząd Skarbowy szybciej podaruje. ZUS nie daruje. I dostaliśmy pismo, macie anulowane, dług darowany. I powiedzieli, w życiu nie myśleliśmy, że ponad 200 tysięcy nawet, że ponad 200 tysięcy. I wtedy powiedziałem, to dopiero początek błogosławieństwa. I za jakiś czas zadzwonili do mnie i powiedzieli, wiesz co, pewien człowiek wpłacił nam 200 tysięcy. I powiedział, budujcie dom. Daję wam pieniądze na budowę domu. Budujcie dom. I powiedzieli, płakali przed... Byliśmy biedakami, byliśmy zadłużeni, komornik nam siedział na karku i nagle mamy kasę na dom i anulowane długi. Rozumiecie, o czym dzisiaj wam mówię? Bóg jest Bogiem cudów. Ja rozumiem, że to są trudne rzeczy, ale te trudne rzeczy mnie nie zatrzymają, tak? One mnie nie zatrzymają. Potrzebujemy desperacji. Potrzebujemy iść w miłości, w porywie. Ja tak sobie uzmysłowiłem, że kiedy będziemy mieli tą desperację, to naprawdę zdobędziemy. Bo już mamy doświadczenia przeszłe, że nie warto wątpić. Że nie warto rozpraszać się. Że nawet różne opcje mogą się połączyć i będziemy mieli błogosławieństwo. Drodzy, bo Bóg naprawdę tą konferencję szanuje. I tu naprawdę jest konferencja przebudzenia. Ja już nad tym fenomenem się zastanawiałem w różne strony. Zawsze się zastanawiam. Ale ja tego nie rozumiem. Ale to jest konferencja błogosławieństwa. To jest coś, co zawsze we mnie coś rodzi. Tak? Moi synowie kiedyś byli tutaj, na jesiennym doładowaniu akurat, nie? I powiedzieli, tato, to jest coś niesamowitego. Gdzie indziej są lepsze kazania, ale kiedy słuchamy nagrań z konferencji, to jesteśmy poruszeni. Coś, jakiś duch jest taki, że po prostu nas rusza z miejsca. Często wracamy do tego. Sobie pomyślałem, ale numer. To ja nie słucham nawet. Może nie mam czasu, ale... Rozumiecie? Więc czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani co nawet nie przeszło na myśl ludzką. Więc ja dzisiaj, kiedy staję przed Bogiem, mówię, Panie, ja nie muszę tego rozumieć, ja nie muszę planować, ja nie muszę tego dotknąć. Wprowadź mnie to po prostu. Weź mnie za rękę. Daj mi do tego dojść. Już narobiłem swoich błędów. Już myślałem, że wiem. A teraz, jeżeli ty mnie nie weźmiesz za rękę, jeżeli ty mnie nie poprowadzisz, jeżeli ty mi nie powiesz, no to po prostu. Tak? Drodzy, więc Bóg załatwia sprawy. Załatwia. Pewnie wam opowiadałem tą historię, ale też wam chcę powiedzieć. Tak będzie w temacie pewnie. Kiedyś mój syn... Zawsze się modlimy wieczorem razem. Chyba, że jest to niemożliwe, ale raczej możliwe jest. Jednego syna jeszcze mamy przy nas, więc modlimy się razem wieczorem. I kiedyś, kiedy on miał może tak, nie wiem,
Nieduży był. Modliliśmy się, ja miałem duży problem zdrowotny. I on na koniec modlitwy powiedział: tato, jeszcze ja chcę się pomodlić. Powiedziałem: módl się. I on wstał, przyszedł do mnie, położył na mnie ręce i zaczął się modlić. Boże, Ty widzisz mojego tatę, sługę Bożego, i widzisz, że diabeł go męczy chorobą. Ja związuję tą chorobę. I modlił się. Krótko, treściwie skończył. A ja tak klęczałem, myślę sobie, wiecie, czasami jak... ja nie jestem doskonały. I myślę sobie tak. Nawet nie jest pełnoletni. I w ogóle mnie nie zapytał, czy ja chcę. Ja jestem namaszczonym prezbiterem w kościele. A on tak sobie na mnie ręce położył. I byłem na... Proszę? Bez pytania. I byłem tak niezadowolony, ale myślę, młody jest, jeszcze się nauczy mądrości i taktu. No ja tak głowę schyliłem, zęby zacisnąłem. Jest okej. Okay. On skończył się modlić. Ja wstałem, mówię: Dawid, dziękuję Ci, że się pomodliłeś. On tak na mnie patrzy, mówi: nie dość, że nie ma wiary, to jeszcze kłamca. Sobie myślę, ja mówię: co ty mnie tak tutaj? A on mówi: tato, bo zasady Boże są proste. Jeżeli ty jesteś na mnie oburzony, to ty nie będziesz uzdrowiony. Bo to nie mój wymysł, tylko tak, przecież jaki mam pomysł, tak? To ty powinieneś się o mnie pomodlić, ty jesteś mój ojciec. Ale Bóg mi powiedział tak, kiedy modliliśmy się: twój ojciec umie się modlić o wszystkich, tylko nie o siebie. I on nie ma wiary w modlitwie o siebie. Pomódź się o swojego ojca, to będzie uzdrowiony. I tato, to ja wstałem się pomodliłem, bo Bóg mi kazał. To ty, co ty chcesz, wersalu ty jakiegoś, żebym cię pytał? Bóg mi kazał, idź włóż na niego ręce. A ty tego nie przyjąłeś i ty mówisz, że jest okej, okay, ty jesteś kłamca. Kłamcy do Królestwa Bożego nie wejdą. Chcesz być zdrowy? Musisz przyjąć tę modlitwę. Mówię: okej, okay, to ja będę przyjmował. On mówi: nie, nie, nie. To nie tak. Ponieważ jesteś kłamcą, to teraz uklękniesz i przeprosisz Boga, że jesteś kłamcą. Mnie nie musisz przepraszać, ale Boga przeproś. A później jeszcze raz się pomodlę i będziesz uzdrowiony. I tak się, tak wiecie, myślałem, że jak go złapię, to mu głowę urwę przy samych nogach. No ale sobie pomyślałem, tak mi ta choroba już dokucza, że mi życi nie daje. To honor schowałem do kieszeni, uklęknąłem i zacząłem płakać. I mówię: Boże, przebacz mi. I on położył na mnie ręce i powiedział: stało się. I zostałem uzdrowiony w jednym momencie. I tak na mnie popatrzył i mówi: tak mówi Pan, tak masz postępować. Tak? Ja myślałem, że to chodzi tylko o pokutę, ale jemu chodziło o to, że kiedy Bóg mi każe, to też mam tak robić. Rozumiecie? Tak masz postępować. Bo to Bóg potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy pójdą i nie tylko będą o Jezusie mówić. Popatrzcie, on, Paweł mówi: nie tylko w mądrości, czy nie przyszedłem do was w mądrości w mowy, ale w moim przekazie był duch i moc, tak? To, co wam głoszę, to jest w duchu i w mocy. Gdyby cię wyedukować, gdyby cię nauczyć tylko, to myślisz, że w tym jest przekazie duch i moc? Może być, ale niekoniecznie. Ale jeżeli polegasz tylko na Bogu, to wtedy coś się przejawia. To jest czas przełomu. To jest czas przełomu. Jestem przekonany, drodzy, że wy przyjechaliście niektórzy z problemami tutaj i nawet jak my się o was nie pomodlimy, to Bóg już te problemy rozwiązuje. Bo dzisiaj On nie tylko chce rozwiązywać wasze problemy, On dzisiaj chce wyposażać was do służby. Ale to jest do takiej służby, słyszycie i robicie, tak? Ja wam opowiadałem kiedyś, jak mi teściowa mówiła: kolano mam być uzdrowione? Bóg mnie przeczołgał po prostu, tak? Moja teściowa mi mówi: wiem, masz chore kolano,
Modliłam się i Bóg mi powiedział, co ma zrobić. Powiedziałem, no dobrze, co? Gorącej, wrzącej wody litr, zalej kilogram mąki, zrób gorące ciasto i zrób co 12 godzin 5 razy okład na kolano. Będzie zdrowy. Mówię, mamo, już takie leki stosowałem. Mnie czeka operacja kolana. Co ty mi opowiadasz? Ona mówi, wiesz, jak ci nie stać na mąkę, to ja ci kupię. A jak się boisz, że ludzie się będą śmiać, to ja nikomu nie powiem. Ale lepiej to zrób. Sobie pomyślałem, teściowa się uparła, to zrobię. Z teściową nie zawsze trzeba zaczynać. Więc zrobiłem. I po 5 razie zostałem uzdrowiony. Do dzisiaj. Rewelacja. Po prostu zostałem uzdrowiony. I mówię, mamo, jak? A ona mówi, wiesz, jeszcze więcej rzeczy bym ci powiedziała. Bóg mi mówi dziwne rzeczy. Aż mi trudno uwierzyć w te rzeczy. One wyglądają głupio. Mówi, ale wiesz co? Mój teść jeszcze wtedy nie był nawrócony. Mówi, mój mąż, twój teść, podsłuchuje, jak ja się modlę. I czasami mówi, ale ci ten Bóg nagadał. Ciekawe, co z tego będzie. Ale wiesz co? Ostatnio przestał się śmiać, bo widzi pozytywne tego rezultaty. Podsłuchuje i widzi tego pozytywne rezultaty. I ona kiedyś powiedziała, Boże, ja nie umiem docierać do mojego męża. Nie wiem, jak ty to zrobisz. I usłyszała głos, użyję ciebie. No ale co mu mówiła? No to wiecie, jak to mąż od żony przyjmuje. Żona ma być cicho, ma być słuchać, tak? I ona już zrezygnowała, kiedyś rano wstaje i mówi, i tak patrzy na swojego męża, on siedzi, oczy takie jak 5 złotówki. I patrzy na nią. I on mówi, co ci się stało? Śniło ci się coś? I on mówi, nie. Mówi, wiesz co, coś z tobą nie tak, kochanie. Bo ty nawet przez sen do mnie prorokujesz. Gdybyś ty wiedziała, co ty mi mówiłaś przez sen, to po prostu byś się przestraszyła. Ja chcę żyć. Za jakiś czas się nawrócił. Ochrzciliśmy go. To w kościele go ochrzciliśmy. I jest dzisiaj sługą Bożym. Wiecie? Ona mówi, gdybym mu te rzeczy mówiła na trzeźwo, nie przyjąłby. Więc głosiła do niego słowo przez sen. I on mówi, nie mogłem spać, obudziłem się i ty zaczęłaś do mnie prorokować. Się nawrócił. Rozumiecie, jaki Bóg metod będzie używał? Po prostu Bóg was powołał. Skąd będziecie wiedzieli, że to Bóg? A no, tu jest napisane, ale my to już jesteśmy myśli Chrystusowej, tak? Jeżeli człowiek się Bogu poddaje, jeżeli chodzi z Bogiem, jeżeli poddajesz Mu swoją myśl, to jesteś myśli Chrystusowej. Drodzy, warto przy Bogu było wytrwać. Wiecie? Prorocze było prześladowane, jedynie w Gorzowie były dobre warunki do wzrostu proroczego, tak? I Liliana miała otoczkę taką, ochronę pastora i nie było tam krytyki, zawsze było nauczanie w tym kierunku, ale w innych zborach i ogólnie było prorocze piętnowane. I wielu ludzi mówiło mi, zrezygnuj, a może Bóg cię chce w innej służbie. Ale dzisiaj przyszedł taki czas, że już chcą nauczania, tak? Otwieramy szkołę charyzmatów przy w WSTS-ie w Warszawie? Mało tego, nie tylko o proroctwie będzie tam nauczanie, ale będzie nawet o wyganianiu demonów. I dwie szkoły będzie, i Słupska, i Krotoszyńska. Niesamowite. I pytałem się, dlaczego to robicie? I powiedzieli, bo ludzie odchodzą z kościoła. Bo ludzie już mają dosyć gadania o takich rzeczach. Ludzie chcą to przeżywać. Więc musimy. Może się nie podoba, ale musimy. Niech zielone będzie zielone, tak? Ja pamiętam pierwszą taką naszą, pierwszy synod, gdzie zastanawialiśmy się nad nazwą kościoła, ktoś zaproponował zielonoświątkowy i wstał brat Karel, nie wiem, czy go pamiętacie, i mówi, wiecie, ale ta zieleń może być zgniła i seledyn, i jasna, i ciemna.
Nie myślcie, że jak nazwiemy jednym nazwą, to to będzie już jedno, to samo. Nie. I tak widzimy też. Więc myślę, drodzy, że coś się przełamało, skoro już w głowach rządców się przełamało, że chcą, żeby na ten temat nauczać. Żeby ludzie wzrastali. Że już nie będą powiedzieli, nie będziemy krytykować, macie zaprezentować praktycznie, jak wy to robicie. I ludzie mają wybrać. Nie będziemy preferować, ta szkoła lepsza, ta gorsza. Chcemy, żebyście praktycznie to robili. Więc kiedy będzie nauka o proroctwie, to macie prorokować do ludzi. Uczyć ich. Kiedy będzie o uzdrowieniu, macie wyciągać ludzi, macie się modlić o ich, aż będą uzdrowieni, tak? A kiedy będą demony, to trzeba będzie ich wyganiać. To jest niesamowite. Ja nie myślałem, że dożyję takiej chwili. I warto było wytrwać, tak? Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale. Drodzy, czyli ta modlitwa i ta proklamacja, którą mieliśmy dzisiaj w czasie Marszu Jezusa, to ma znaczenie. To ma znaczenie. To, co mówiłem tam na zakończenie marszu, pewien człowiek, muzułmanin, mówił, kiedy biłem moją żonę i katowałem. I kiedy żyłem nieporządnie, kłaniając się 7 razy, czy ile oni tam się modlą na dywaniku, 5 razy. To nagle przyszedł do mnie Pan Jezus i powiedział, żona ci uciekła. I ty jesteś zgubionym człowiekiem, a ja przyszedłem, żeby dać ci zbawienie. Chodź, zaprowadzę cię do twojej żony. Chodź, zmienię twoje życie. I pokazali mi, wiecie ilu? 10 ludzi, do których przyszedł Pan Jezus i zmienił ich życie. Przyszedł do nich fizycznie. I muzułmanie się nawrócili. I sobie pomyślałem, Boże, to w Polsce się dzieje. W Polsce. Ci ludzie się nawracają, bo mieli spotkanie z Jezusem. Więc drodzy, skoro do nich przyszedł, to do nas nie przyjdzie? Ja wierzę, że w Kutnie Bóg będzie objawiał się ludziom w domu. Będzie objawiał się w pracy. Ja już nie, w zeszłym roku się już modliłem. Myślę sobie, ja się wkurzyłem na Kutno. Można się wkurzyć? Pomyślałem sobie, tyle konferencji było tu zorganizowanych. I Jurek tyle działa. I marsze dla Jezusa. A to miasto jest jakieś takie jak beton. Dlaczego? Ja się z tym nie zgadzam. I kiedy sobie jechałem, zrobiłem taką rundkę. Jak już odjeżdżałem z konferencji, mówiłem, Boże, ja się z tym nie zgadzam. To miasto musi być ruszone. Ja się z tym nie zgadzam. To nie tak, że to będzie tylko coś amuzam, tak? Nie, to ma przynieść efekt. Więc drodzy, przyszedł czas. Jesteście gotowi? O, jesteście gotowi. Powiem wam, że to nie jest wcale aż takie proste. Trzeba się nauczyć. Ufać Bogu. Kiedyś pytałem mojej żony, wiecie, moja żona, kiedy się razem modlimy, ona tłumaczy moje języki, czasami kogoś innego też. Więc pytam się jej, Halin, kiedyś jechała ze mną i mówi, wiesz co, jestem taka słaba po pracy, że ledwo ciepła. Więc będziesz sam usługiwał, ja będę siedzieć i będę cię błogosławić. Mówi, Halinka, ja tak w sercu nie czuję, ma stać koło mnie. I ona mówi, nie masz sumienia, chłopie. Ale jesteś moim mężem, ja będę ci posłuszna. Ale jak walnę głupotę, to po prostu albo nic nie dostanę, to będziesz się ty wstydził. Tak, powiedziałem, okej. I przyjechaliśmy i ona, ja miałem kazanie, a później mieliśmy się modlić. I ona po moim kazaniu mówi, wiesz co, ja mdleję. Po prostu módl się, bo ja umieram. Zacząłem się modlić. 30 minut się o nią modliłem. Ale jej nie było lepiej, więc poszedłem się modlić o ludzi. Mówię, ja cię tu zostawiam w imieniu Pana Jezusa i z Jego opiece idę się modlić o ludzi. Za 5 minut moja żona przychodzi. To było gdzieś koło 1:00 po południu. Przyszła i zaczęła się ze mną modlić. Ja tak patrzyłem, ona pełna energii. Kiedy modliła się do 9:00 wieczorem ze mną i ciągle, wiecie, nie ustępując nic i przekazywała słowo i miała inicjatywę. Mówię do niej, Halinka, co się stało? Ona mówi, wiesz co? Powiedziałam do Boga tak. Nie przyjechałam tu chorować. Ludzie potrzebują słowa. Ludzie potrzebują uzdrowienia. Ja nie przyjechałam tu, żeby być komukolwiek ciężarem. Przyjechałam tu służyć. Chcę stać u boku mojego męża.
I natychmiast to odeszło. I mówi, wiesz co, miałem tak ciężki tydzień w pracy. Jestem niedospana, jestem przemęczona, ale Bóg mnie tak posilił, że po prostu fruwam. Rozumiecie? I powiedziała, chyba to tak działa. Kiedy nie mam siły, albo kiedy nie czuję namaszczenia, staję i mówię, Boże, Ty mnie postawiłeś w tym miejscu. Ja w Twoim imieniu to robię. I nagle wszystko przychodzi. Odchodzi strach i lęk i niepewność i nagle to przychodzi. I zaczyna działać. Drodzy, to samo przychodzi do Was. Nie jesteście ani lepsi, ani gorsi. Jesteśmy w jednym szeregu. Jezus nas powołał. Mamy teraz iść i wydawać owoc. I do Turka, i do Kalisza, i do Zduńskiej Woli. Tak? Gdziekolwiek. I do Łodzi. Tak? Do różnych miejsc, do Gdańska, gdziekolwiek. Do całej Polski. Przychodzi czas potężnego namaszczenia. Więc chcę powiedzieć, drodzy, że teraz macie to wziąć. Wstawajcie. Panie, proklamuję, że jesteśmy myśli Chrystusowej. Że Twoja myśl jest w nas i Twoje zrozumienie jest w nas, że cielesność odchodzi, duchowość przychodzi i bierzemy tą dobrą duchowość. I bierzemy tą odwagę, i bierzemy to namaszczenie i nie będziemy się bali nowych rzeczy i będziemy umieli rozróżnić, co od Ciebie, a co nie od Ciebie. I będziemy chodzić w duchu i w poznaniu i w namaszczeniu. Ja dziękuję Ci za to, że Ty będziesz wspierał nas w każdym naszym kroku, w każdym naszym działaniu. Że czegokolwiek się dotkniemy, to będzie błogosławione. Cokolwiek powiemy w Twoim imieniu, to będzie przynosić owoc. Ojcze, ja błogosławię każdą osobę. Niech Twój duch dzisiaj ich użyje mocno. Niech przyjdzie Twoje tchnienie w nich. Niech będzie poruszone wnętrze. Niech ten ogień w nich płonie i niech inni się zapalają. A ich problemy, jakiekolwiek są, mówię w imieniu Jezusa, nie będą rozwiązane. Niech odejdzie wszelkie oskarżenie i wszelka niewiara. Obracam w niwecz wszystkie przekleństwa, które zostały wypowiedziane przeciwko tym ludziom. Usuwam niewiarę w imieniu Jezusa. I mówię, nie przychodzi zbudowanie, zachęta i miłość. Bądźcie błogosławieni w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Alleluja.